Przybierzeli do Betlejem i zaśpiewali, a właściwie zaśpiewają dopiero dzisiejszego wieczoru na scenie w katowickim Spodku. Betlejem w Polsce po raz 9 uświetni świąteczno-noworoczny czas. Każdego roku koncert przybiera zupełnie różne formaty, a w tegorocznej edycji swoją wyjątkowość zawdzięcza nieoczywistemu repertuarowi. I w tej pierwszej części nie będzie ani jednej tradycyjnej kolędy. To jest w ogóle nieprawdopodobne i to będzie koncert bożonarodzeniowy, ale druga część, gdzie będziemy wspólnie kolędować ze wszystkimi artystami, będzie znacznie dłuższa w tym roku i będzie tych kolęd więcej, bo to Państwo lubicie robić i lubimy razem śpiewać. I o tej miłości oraz z miłości zaśpiewa dziś na scenie ponad 40 artystów, pośród których znajdą się aktorzy Teatru Exit. To grupa osób niepełnosprawnych. Ich uczestnictwo w koncercie ma podkreślić fakt, jak uniwersalnym, a jednocześnie niezbędnym spoiwem jest właśnie miłość. Miłość, będąca motywem przewodnim 9. edycji Betlejem w Polsce, pozwoli wesprzeć w tym roku podopiecznych hospicjów, ponieważ dochód z koncertu zostanie im przekazany. Ja będę śpiewał z Asią, która tam jest teraz na scenie, próbuje. Dziewczyna, która dziękuje Bogu, że tak ją cudownie stworzył. A trzeba ją karmić i trzeba jej pomagać cały czas. Jest na wózku przykuta. Kiedy ja mam prawo narzekać? Jak śpiewam z taką dziewczyną, która się cieszy życiem, radością wielką, naprawdę prawdziwą, to ja mogę tylko się cieszyć, że jestem w troszkę lepszej sytuacji, a może nawet w gorszej niż ona. Bo ona naprawdę jest nieustającą radością. I właśnie chciałbym, żeby ten koncert sprawił, że nikt, kto będzie na sali, nie czuł się samotny. Żeby ludzie poczuli, że są rodziną. Marek Piekarczyk to artysta, który z Betlejem w Polsce gra od samego początku. Dziś na scenie w Spodku.